Bóg bierzy, w jasełkach leży, a kto kto? Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę. Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę. Na ziemi leży dzieciątko, jako jagniątko. A gdzie, gdzie? W Betlejem mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie. W Betlejem mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie. Jak go poznamy, gdy go nie znamy, Jezusa, biednie uwity, nie w aksamity, ubogo. Biednie uwity, nie w aksamity, ubogo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Modlimy się w czasie tej mszy świętej o łaskę nieba dla zmarłych rodziców, dla Stanisławy i Władysława Mielewczyków, dla Jana, dla Teresy, dla Bogumiła. Tak mówiąc szczerze, myślałem, że będzie was dzisiaj jeszcze mniej niż jest teraz, bo to jesteście po nocnych balach, po zabawie, po Sylwestrze. Ale gromadzicie się na tej i świątecznej w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Bożej Rodzicielki uroczystości i w tę równocześnie pierwszą niedzielę miesiąca, by z Panem Bogiem rozpocząć nowy rok. Witam więc was wszystkich bardzo serdecznie i równocześnie także i pozdrawiam tych wszystkich, którzy w tej mszy świętej uczestniczą przez łącza internetowe. Nowy rok. Zawsze stawiamy sobie to pytanie, jaki będzie. I zawsze, gdy to pytanie stawiamy, myślimy, jakie warunki do życia lepszego, godniejsze stworzą nam inni ludzie, a Pan Bóg będzie nam błogosławił. A może dzisiaj trzeba nam postawić to pytanie nieco inaczej. Jeżeli dziś życzenia sobie składaliśmy, jeżeli dziś o Boże błogosławieństwo dobrego Boga prosić chcemy na cały rok, to co każdy z nas zrobi? To co ja zrobię, aby to Boże błogosławieństwo na nas, na mnie spłynęło, a nie przeminęło z wiatrem? Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste,
zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś łaską wiecznego zbawienia ludzi. Spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Aaronowi jego synom. Tak, oto macie błogosławić synom Izraela. Powiedzcie im. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. Oto Słowo Boże. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Bóg miłosierny, niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bóg błogosławi
niech się go boją wszystkie krańce ziemi. Bóg miłosierny, czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, chcemy rozpocząć ten nowy rok kalendarzowy z Bożym błogosławieństwem. Dlatego nie tylko z racji obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii jesteśmy uczestnikami tego świętego misterium, ale także i z potrzeby serca, bo chcemy, aby Pan Bóg nam błogosławił. Na czym ma polegać Jego błogosławieństwo? Czego od Pana Boga w tym błogosławieństwie oczekujemy? Po co w ogóle nam Jego błogosławieństwo jest potrzebne? Pytania, które sobie dziś chcemy postawić, są trudne. Ale pozwólcie, że dzisiaj wysilę się na najtrudniejszy rodzaj kazania. I to jest trudniejszy rodzaj kazania niż kazanie do dzieci. Czy kazanie z dziećmi, gdzie dzieci odpowiadają na pytania i gdy jest odpowiedź czasami nieobliczalna, czasami dziwna, czasami śmieszna, czasami prawdziwa, czasami dobra i jest potrzeba reakcji błyskotliwej,
odpowiedzi właściwej, komentarza właściwego. A dzisiaj powiem jeszcze trudniejsze kazanie i postawię sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, bo chcę powiedzieć kazanie do siebie. To tak, jakbym był tylko ja w tym kościele i Pan Jezus i nie było nikogo więcej. Nowy rok. Boże błogosławieństwo. Na czym to Boże błogosławieństwo ma polegać? Czego po tym Bożym błogosławieństwie się spodziewam? Dzisiaj przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Bożej Rodzicielki. I ona potrafiła odpowiedzieć Panu Bogu: niech mi się stanie według Twego słowa. I poszła w swoją codzienność wierna temu słowu, które wtedy wypowiedziała i które może, nie formując tego zdania, wypowiadała przez całe swoje życie. I choć pod krzyżem stała, choć mówimy Matka Boża współcierpiąca, to jednak zawsze szczęśliwa, bo blisko była obecna swojego Syna. To Matka Boża, ten wspaniały wzór. Ale też i inne wzory mam, i Mata Parafia. Przecież patronką tego kościoła i tej parafii jest Święta Klara. A Święta Klara była tak blisko Świętego Franciszka. Święty Franciszek, młody człowiek, który mógł osiągnąć wszystko, co chciał, bo pochodził z bogatego domu i mógł mieć to, o czym inni młodzi ludzie, jego rówieśnicy, mogli tylko marzyć. A jednak on z tego ojcowskiego bogactwa potrafił zrezygnować i stał się sam biednym dla biednych. A jego śladami także kroczyła młoda dziewczyna, późniejsza Święta Klara. I także, kiedy widziała, jak postępuje Franciszek, jakimi kryteriami w życiu się kieruje, że nie sława się liczy, nie bogactwo się liczy, ale bycie przy Chrystusie i z biednym człowiekiem, a często, jak to bywało w tamtych czasach, trędowatym, a więc tym najbardziej pogardzanym, tym opuszczonym przez wszystkich. Ona, idąc jego śladami, także doszła do tego samego wniosku, że szczęście nie polega na tym, aby zdobywać bogactwo, aby cieszyć się sławą, aby mieć dobrą opinię, ale szczęście polega zupełnie na czymś innym. I dlatego modlił się święty Franciszek takimi słowami: o Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając
zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do życia wiecznego. Na czym więc ma polegać to Boże błogosławieństwo w nadchodzącym roku? Gdybym powiedział sobie, że życzę sobie szczęścia, w rozumieniu potocznym, to bym zbłądził. Bo szczęście dzisiaj jest rozumiane jako zabawa, jako wygoda, jako pewnego rodzaju życiowy sukces. A przecież nie na tym szczęście polega. Więc nie o Boże błogosławieństwo w osiąganiu tak rozumianego szczęścia chodzi. Święty Franciszek i święta Klara przez swoją postawę, i to przede wszystkim swoją postawę, uczyli, że człowiek może osiągnąć szczęście wszędzie. Wszędzie tam, gdzie jest. Bo jeżeli szuka siebie, nigdy szczęścia nie osiągnie. Jeżeli natomiast pragnie dawać siebie innym, to niezależnie od tego, kogo spotyka i z kim się spotyka, szczęście osiągnie zawsze. Tak czasami słyszę, jak starsze osoby się skarżą na współmałżonka. Proszę księdza, mój mąż jest trudny. Jak mam z nim wytrzymać, choć wytrzymuję tyle lat? I wtedy co mam poradzić takiej starszej osobie? Czy powiedzieć, że szczęściem dla niej jest ten mąż pijak, ponieważ ona, modląc się za niego, może sama się uświęcać? Dzisiaj świat by powiedział, trzeba ten problem rozwiązać jasno, uciąć. I nie ma problemu. I niech każdy idzie w swoją stronę i każdy osiągnie swoje szczęście. A tutaj trzeba szczęście dawać poprzez bycie z tym, który szczęście już dawno utracił i który szczęście zupełnie inaczej rozumie. Rozumiała ten temat także matka Teresa z Kalkuty, która doskonale wiedziała, że szczęścia nie osiągnie, ucząc bogate dziewczęta w klasztornej szkole w Kalkucie, ale idąc normalnie, zwyczajnie na ulicę, by w tym umierającym i porzuconym przez innych człowieka widzieć Chrystusa. I rezygnując z dotychczasowego, wygodnego, choć klasztornego sposobu i stylu życia, by dzielić los z najbiedniejszymi. Dzisiaj świat mówi, ważny jest ten, kto jest znany, uznawany, doceniany, zauważany. A przecież tak naprawdę nie o to chodzi. I wiem, że choć nasza parafia i jej działalność w różnych środowiskach parafialnych i pozaparafialnych wcale nie ma dobrej opinii, to jednak jestem szczęśliwy, że wśród tych ludzi pracuję. Wiem, że mówią, że tu się nic nie robi, że tu się nic nie dzieje, że parafia jest jakby martwa, że księża nic nie robią. Czy jednak jest to tytuł do rezygnacji? Bo trzeba kochać, niezależnie od tego, jak patrzą inni. Trzeba kochać niezależnie od tego, jak inni oceniają
i opiniują. Bo trzeba kochać taką miłością, jaką daje Chrystus, jakiej uczy Maryja, o jakiej mówił i jaką żył święty Franciszek i o jakiej mówiła i żyła święta Klara. Nie szukać siebie, lecz innych. Nie szukać tego, co jest moim ja, ale zauważać drugiego człowieka i dawać mu samego siebie, albo jeszcze inaczej, Chrystusa, który ma możliwość przez człowieka działać. Może nic się w parafii nie dzieje wielkiego i ważnego, godnego zauważenia, ale przecież czy nie jest ważne to, że możemy się spotykać na Eucharystii, modlić wspólnie? Czy nie jest ważne to, że czasami brakuje wolnego czasu i chwili, bo z jednej strony szkoła, z drugiej strony inne zajęcia duszpasterskie, a to administracja, a to remonty. Jak to jest naprawdę, tylko Pan Bóg wie. A z drugiej strony, i tak po ludzku bardziej myśląc, czy nie warto pokazać tego, co jest naprawdę, ale nie po to, aby pokazać siebie, ale aby pokazać tym, których się prowadzi do Chrystusa, możliwości i sposoby tego działania. Choćby i w tym, że gdy niedługo skończymy remont sali na plebanii, będziemy mieli większe materialne możliwości, bo piękna sala i aneks kuchenny, możliwość zrobienia herbaty i sanitariat i możliwość obejrzenia filmu i możliwość różnych spotkań. Może to nic. Może to nie jest ważne. Może nie tutaj trzeba szukać szczęścia. Może to jest trafione. Ale może tak trzeba. I może tym bardziej tak trzeba, żeby tak jak żeby różaniec na pierwszym spotkaniu w sali na górze obejrzał film pod tytułem Robi się sala, gdzie w roli głównej między innymi byli nasi ministranci, którzy są przy ołtarzu, którzy całe swoje wakacje poświęcili na remont tej sali. I może warto dlatego na tym pierwszym spotkaniu choćby i zobaczyć film o świętej Klarze i o świętym Franciszku. Tak jak oni w swoich czasach żyjąc umieli zostawić to, co było ważne dla innych. Ważne było dla świata, ale nie dla nich. I choć ich na początku nie rozumiano, traktowano jako głupich i naiwnych, odrzucono. Ostatecznie za nimi w ich ślady poszło wielu. I może na tym polega szczęście, aby nie iść tak, jak dziś proponuje świat, z jego sposobem wartościowania, myślenia, kalkulowania, splendoru, pochwały, ale tak, jak uczy Chrystus i jakim był sam Chrystus. I stąd zupełnie inaczej mogę spojrzeć na dzieci, które uczę i które nie zawsze słuchają i uczyć się nie chcą,
Mogę zupełnie inaczej spojrzeć na tę osobę, która oficjalnie albo nieoficjalnie krytykuje. Może ma rację. Mogę zupełnie inaczej spojrzeć na wiele trudnych spraw, które trzeba rozwiązywać na co dzień. A jednak właśnie w tym jest szczęściem, bo szczęście polega na tym, jak modlił się święty Franciszek: o Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Szczęście więc polega na tym, aby siebie dawać, a nie brać. Szczęście polega na tym, aby wybaczać, i to każdemu człowiekowi, a nie na ich przeproszenie czekać. Szczęście polega na tym, aby samego siebie, ofiarując Chrystusowi, ofiarowywać równocześnie innym ludziom, niezależnie od ich reakcji i niezależnie od ich opinii. Szczęście, które na nic innego, cenniejszego zamienić się nie da. Amen. Wierzę w jednego Boga, za wstawiennictwem Matki Bożej wznieśmy nasz błagalny głos ku temu, który jest, który był i który przychodzi. Panie, wspieraj lud chrześcijański w dążeniu do wiecznej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Panie, błogosław hojnie papieżowi, biskupom i kapłanom. Ciebie prosimy. Panie, spraw, aby ludzkość budowała lepszą przyszłość w prawdziwym pokoju i wzajemnym poszanowaniu. Ciebie prosimy. Panie, obraz łaską nieba zmarłych rodziców Stanisławę i Władysława Mierewczyków, Jana, Teresę, Bogumiła. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, w Twoje dłonie składamy nasz los doczesny i wieczny. Razem z Maryją i świętymi wielbimy Twoje imię. Bądź pochwalony teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jezus malusieńki,
Cię owinąwszy, siankiem je okryła. Którym gdzie Cię owinąwszy, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju. W uroczystość świętej Bożej Rodzicielki dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziom, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie
Mizerna cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżą psy przed nami śpiący, w promieniach Jezus mały. Oto leżą psy przed nami śpiący, w promieniach Jezus mały. Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą. Z włosy złotymi, skrzydły białymi, podmalowaną tęczą. Z włosy złotymi, skrzydły białymi, podmalowaną tęczą. Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony. Mądrość mądrości, światłość światłości, Bóg człowiek tu wcielony. Mądrość mądrości, światłość światłości, Bóg człowiek tu wcielony. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I anieli gromadami pilnują, Panna czysta wraz z Józefem piastują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. My go także Bogiem Zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Módlmy się. Boże, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne.
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Posłuchajmy ogłoszeń, intencje mszalne. 30 mszy świętych po kolei odprawianych każdego dnia od poniedziałku za świętej pamięci Kazimierę Dąbską, za Kazimierza, Stanisławę, Wacława, Edwarda, Truszyńskich. Te msze święte w dni powszednie nieświąteczne są odprawiane w czasie kolędy od poniedziałku o godzinie 6:15, bo o tej godzinie samego ranka w czasie kolędy jest msza święta w naszym parafialnym kościele. Inne intencje, poniedziałek druga intencja, o tej samej godzinie odprawiona przez drugiego księdza będzie za świętej pamięci Lucjana i Antoninę Pisarskich, za rodziców z obu stron i zmarłe rodzeństwo. W sobotę jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie za zniewagi i bluźnierstwa ludzi raniących niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. W następną niedzielę msza święta, kolejna w intencji tej samej co 30 mszy świętych, potem o 11 intencja chrzcielna i wieczorem o 18 o Boże błogosławieństwo dla Antoniego Wierzchnickiego, msza święta z okazji 96 urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Inne ogłoszenia są takie. Wszystkim drogim parafianom i gościom życzymy w nowym roku wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów, tak tu napisałem, i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń. Niech Bóg w tym nowym roku udzieli wam i błogosławi, udziela wszelkiej mocy i wszelkich łask i daje szczęście. Jednak z tym pytaniem, które sobie dziś postawiłem i was zostawiam, co to jest szczęście? Dzień dzisiejszy to również z woli papieża Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Dlatego także i w słowie było dzisiaj tyle o świętym Franciszku i o świętej Klarze. I o tej modlitwie franciszkańskiej, o Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. W piątek, pierwszy piątek miesiąca będziemy przeżywać uroczystość objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazwane uroczystością Trzech Króli, msze święte. W dobrej jedna msza święta o godzinie 11:00 i msze na wioskach w Anielinie i Bądkowie o 8:00, w Dobropolu i w Tucze o 9:30, w Bienicach o 11:00, w Krzemiennej i w Grzęźnie o 12:30. W czasie każdej mszy świętej pobłogosławimy kadzidło i kredę, które będzie można zapatrzyć się przy wyjściu z kościoła. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca, dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. I pierwsza sobota miesiąca, dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Ze względu na kolędę odwiedzin chorych w tym miesiącu nie będzie, ale jest taki komentarz, bo to jest bardzo ważny komentarz. Rano księża mają kolędę, po południu są msze święte niedzielne, wigilijne, już z wiosek, bo jest za mało księży w stosunku do odprawianych mszy świętych. Ale w sytuacji, gdyby była taka potrzeba, że ksiądz do chorego iść musi, bo jest taka konieczność, to proszę się nie bać zgłaszać. Dodatkowo i wtedy ksiądz na pewno pójdzie, zostawi co innego, zostawi kolędę. Mszy świętej nie może zostawić, ale wtedy jest drugi ksiądz i wtedy jakoś sobie poradzimy. Ale tych miesięcznych odwiedzin w tym miesiącu nie będzie. I tak trochę żartując, jest taka prośba, tak jak na mszy świętej była o godzinie 8:00 rano. Zobaczcie, ten miesiąc dla księży wygląda w ten sposób. Rano szkoła, po południu kolęda, msza święta od poniedziałku do soboty, w tym tygodniu piątek jest wyjątkiem, bo jest święto, o 6:15 rano. No i pytanie, gdyby ktoś umarł, kiedy zrobić pogrzeb? Jest kłopot.
I stąd moja prośba, nie umierać w tym miesiącu. Tylko nie potraktujcie tego zbyt poważnie, bo w jednym roku w tej parafii ludzie taką moją prośbę potraktowali bardzo poważnie, aż do przesady. A było to tak, że jak był czas kolędy, nie było ani jednego pogrzebu. A skończyła się kolędę i od razu 5 pogrzebów. Więc bez przesady w tym posłuszeństwie i w realizacji tej prośby. Jeszcze jedna informacja ważna. Ksiądz arcybiskup daje możliwość w pierwszej niedzielę miesiąca uzyskania odpustu zupełnego w parafiach pod warunkiem wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj wypada pierwsza niedziela miesiąca, dlatego taka adoracja w naszym parafialnym kościele będzie dzisiaj od godziny 17 do wieczornej przyświętej. Kto może i kto chciałby z tej łaski odpustu skorzystać i jeszcze jest w stanie, nie musi pół dnia odespać po Sylwestrze, to niech czuje się zaproszony, a Pan Bóg mu na pewno swojego błogosławieństwa żałować nie będzie. Kolęda jeszcze na wioskach, ale ponieważ tutaj mogą być parafianie z wiosek, więc pozwólcie, że odczytam. W poniedziałek Bienice do numeru 22, we wtorek Bienice ciąg dalszy, w środę Błądkowo, w czwartek Grzęzno do numeru 32, w sobotę Grzęzno od numeru 33 do końca, początek kolędy o 16, w sobotę o 10 rano. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi, niech obdarza pokojem, byśmy dobrze rozumiejąc szczęście, to szczęście, które jest wynikiem Jego błogosławieństwa, osiągnęli. A chyba przyznacie mi rację, że kazanie mówione do siebie jest najtrudniejsze. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Ubogi żłobie, cóż ja widzę w Tobie, droższy widok niż ma niebo w maleńkiej osobie, droższy widok niż ma niebo w maleńkiej osobie.